Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Biegli razem. W poranek zmartwychwstania pierwsza idzie do grobu Maria Magdalena. Serce dyktowało jej kierunek, w jakim powinna pójść po zakończeniu szabatowego spoczynku. Ten grób, pieczara przywalona wielkim głazem i zapieczętowana, Wielki Piątek, była symbolem niespełnionych nadziei uczniów Chrystusa. Oni wyobrażali sobie przyszłość zupełnie inaczej. Teraz Piotr i Jan biegną razem do grobu, ponieważ rzeczywistość po raz kolejny wymyka im się spod kontroli. Grób Jezusa, który miał być w oczach arcykapłanów żydowskich zakończeniem sprawy nauczyciela z Nazaretu, dla uczniów znakiem ich wielkiego rozczarowania, stał się miejscem, gdzie historia ludzkości zmienia całkowicie swój kierunek. Z życia, które zmierza ku śmierci, na śmierć, która jest początkiem życia w pełni. Początkowo Maria Magdalena sądzi, że ktoś przeniósł ciało Chrystusa w inne miejsce. Grobowy całun i chusta, które były na twarzy Jezusa, zaświadczają jednak coś przeciwnego. Do dziś grób oraz pogrzebowe płótna świadczą o prawdziwości relacji ewangelistów i o wielkim cudzie zmartwychwstania Chrystusa. Z tej perspektywy zmienia się nasze patrzenie na świat. Żyjemy wyłącznie po to, aby z Chrystusem powstać z martwych. Jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego, a nie do śmierci. Z perspektywy wieczności sprawy, którymi dziś żyjemy, będą wydawać nam się błahostkami niewartymi naszej uwagi. Apostołom w dniu Wielkiej Nocy świat stanął na głowie, ale właśnie wtedy zaczęli rozumieć wszystko, o czym mówił im Jezus. Pozwólmy, aby dziś Jezus zmienił nasze spostrzeganie świata o 180 stopni. Może dotychczasowe sprawy niepotrzebnie urastały do rangi dramatów. Być może w te święta Jezus mówi nam, że jest jeszcze coś ważniejszego od tego, czym żyliśmy dotychczas. Jezus śmierć pokonał. On żyje na wieki i nas do życia wiecznego przysposabia. Jemu, zmartwychwstałemu Panu, niech będzie chwała. Alleluja.